10 końców świata. Kiedyś był już podobny odcinek, opowiadałem tam o przepowiedniach końca świata. Dziś przyjrzymy się wizji końca świata w nieco inny sposób, ponieważ popatrzymy, jak na to patrzą różne ruchy religijne. Chrześcijaństwo, czyli zacznijmy od chyba największej religii na tym świecie. Koniec świata w chrześcijaństwie kojarzony jest z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię. Będzie ono związane z odnowieniem się wszystkich rzeczy. Jezus Chrystus przyrównuje koniec świata do potopu. Podobnie jak biblijny potop, będący typem końca świata, wydarzenie to nie będzie prowadzić tylko do zagłady bezbożnych ludzi, ale też do ratunku ludzi sprawiedliwych. Po okresie 1000 lat panowania Chrystusa, szatan wraz z wszystkimi, którzy będą potępieni, zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. O co chodzi? A kto to wie? Katolicyzm. W katolickim ujęciu koniec świata również jest powiązany z powrotem Jezusa Chrystusa na ziemię. Zwykle wymienia się 5 prodromów, czyli znaków poprzedzających przyjście Jezusa, osłabienie wiary, apostazja, przyjście Antychrysta, głoszenie Ewangelii wszystkim narodom i nawrócenie Izraela. Tradycyjnie paruzja była łączona z zamknięciem historii świata, co znalazło uwidocznienie w symbolu konstantynopolańskim, mówiącym o życiu wiecznym w przyszłym świecie. W XX wieku nastąpiła zmiana rozumienia końca świata w teologii katolickiej, stąd też koniec świata jest rozumiany raczej jako przemiana, to znaczy zaistnienie nowego porządku kosmicznego, przeznaczonego dla odnowionego człowieka. Na podstawie Nowego Testamentu Augustyn Jankowski wysnuł wnioski, że nowe niebo i nowa ziemia, o których mówi Apokalipsa Świętego Jana, już się tworzą pod wpływem Ducha Świętego. Także też niestety nie mamy zbyt wielu szczegółów, jeśli chodzi o koniec świata, ale może inne religie nam mówią, kiedy ten koniec świata będzie i jak będzie wyglądał. Świadkowie Jehowy. Otóż Świadkowie Jehowy uważają, że koniec świata nie odnosi się do zagłady ziemi ani ludzkości, ale oznacza koniec obecnej struktury społecznej, charakterystycznego stanu w dziejach ludzkości, zakończenie systemu rzeczy. Biblia nie podaje daty, ale Jezus podał złożony znak, czyli serię wydarzeń, dzięki którym można dostrzec zbliżanie się końca. Okres ten nazywa się czasem końca lub dniami ostatnimi. Wielki ucisk to cykl wydarzeń prowadzących do zniszczenia obecnego porządku świata, którego finałem będzie Armagedon. Wojna Wielkiego Dnia Boga Wszechmocnego. Będzie to wybiórcza zagłada tylko nieposłusznych Bogu mieszkańców Ziemi, a ci, którzy ocaleją, będą żyli na Ziemi pod panowaniem Królestwa Bożego, a w ostateczności wiecznie w raju na Ziemi. Islam. Koniec świata według muzułmanów zwiastować będzie Antychryst, przybyły na ziemię z jednym okiem i znakiem na czole, którego rozpoznają jedynie wierzący. Następnie Gog i Magog, okropne stworzenia, zaczną niszczyć zapasy pożywienia i wody. Na ziemi pojawią się różne nieszczęścia i kataklizmy, trzęsienia ziemi, pożary, kataklizmy naturalne, zapanuje terror, chaos i wojna. Teraz tak sobie myślę, że niektóre ugrupowania muzułmańskie chyba chcą wywołać ten koniec świata. Wszystkich ludzi pożrą pioruny z wyjątkiem wybranych przez Boga. Każda dusza zostanie sprawiedliwie oceniona, a tych, którzy za kłamstwo uznali znaki, dotknie kara za to, że szerzyli zepsucie. Niewierni zostaną zapędzeni do piekła, skąd nie będzie już odwrotu. No niestety żadnych konkretów. Jedziemy dalej. Buddyzm. Otóż buddyzm naucza, że wszystko podlega nietrwałości, zarówno czujące istoty, jak i światy, w których przebywają, które zwane są samsarą. Istnienie samsary uwarunkowane jest prawem przyczynowo-skutkowym, wpływającym na los istot w niej przebywających. Tradycyjne nauki, które niekiedy utożsamiane są z poglądami Hinahana, opisują, że koniec świata będzie przebiegał etapami. Zagładzie ulegnie najpierw świat, a następnie zagładzie ulegną miejsca przebywania bogów sfery foremnej. Natomiast na końcu miejsca bogów sfery bezforemnej. Co to znaczy? Nie wiem.
judaizm. Ze względu na swoją specyfikę, Tora niewiele wspomina o końcu świata. Ten bowiem implikuje zajęcie się sprawami ostatecznymi w kontekście poszczególnych ludzi. Judaizm zaś zajęty jest raczej historią narodu wybranego i tego, co dotyczy spraw bieżących. Są jednak fragmenty, które opisują ten proces, choć to bardziej tradycyjne wyobrażenia końca świata przez Żydów. Księga Amosa na przykład zastrzega, by nie oczekiwać końca świata. Gdy już w koniec świata nadejdzie, Mesjasz będzie musiał stoczyć walkę z armią Goga i Magoga. Zobaczcie, to samo mówi religia żydowska, co i islam. Wódz tej armii zostanie sprowadzony na górę Synaj i osądzony, a następnie stracony. Ziemia zostanie oczyszczona ze wszelkiego zła i dokona się budowa czystego i świętego domu dla Pana i jego poddanych. I teraz zobaczcie, wszystkie religie abrahamiczne, czyli te wywodzące się od Abrahama, to jest chrześcijaństwo i jego pomniejsze religie, islam oraz judaizm, mówią dokładnie to samo, choć wiadomo, jest to dość duża przenośnia i właściwie to nie wiadomo, co w tym wszystkim chodzi. Mniejsza z tym. Mitologia skandynawska, no nie można było nie wspomnieć o naszych północnych kolegach, którzy mieli bardzo duży wpływ na kulturę słowiańską, jednakże Polacy to nie wikingowie, pamiętajcie. W mitologii skandynawskiej koniec świata, a wraz z nim zmierzch bogów był określany mianem Ragnarok. W wyobrażeniach mitologicznych ma on być wielką walką pomiędzy bogami a olbrzymami pod wodzą Lokiego, w wyniku którego świat i Asgard, siedziby bogów, strawi ogień, wszystkie gwiazdy zgasną, a ziemię zaleje wielkie morze. Ostatecznie z tej toni wyłoni się nowy świat i nastąpi era szczęśliwości bez przemocy i wojen. Nawet wikingowie mówili to samo co chrześcijanie. Ciekawe, prawda? Tym razem nie religia, ale nauka. Profesor Lech Nijakowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ostrzega, że wkrótce na Ziemi zapanuje kanibalizm. Jak to? Otóż zdaniem Nijakowskiego rosnąca temperatura na Ziemi sprawia, że ludzie są coraz bardziej agresywni, a globalne ocieplenie może nawet doprowadzić do ludobójstwa. Podkreśla, że każda katastrofa ma konsekwencje społeczne, które mogą doprowadzić do zjadania się nawzajem. Przypomniał również masakrę w Afryce w 1994 roku, gdy w Rwandzie Tutsi mordowali masowo Hutu, co nie jest końcem okrutnej, najnowszej historii. Tak, drodzy Państwo, to nie tylko Hutu mordowali Tutsi, Tutsi też mordowali, to była obustronna rzeź. Otóż zombie apokalipsa rodem z The Walking Dead oraz War Z to może w tej chwili fikcja, ale wielu naukowców twierdzi, że prędzej czy później może do czegoś takiego dojść. Sam profesor Nijakowski stwierdził, że susze i brak wody mogą doprowadzić do problemów społecznych. Ludzie będą traktować siebie jako rywale do pożywienia, a kanibalizm może okazać się bardzo racjonalną strategią. Także być może kiedyś dojdzie do takiej apokalipsy zombie. Odnośnie apokalipsy zombie, to jest taka świetna gra mobilna, która się nazywa Łowcy Zombie Apokalipsa. Wrzucam wam link w opisie. Świetna gra, polecam. Teraz jest, wiecie, może nie apokalipsa, ale kwarantanna, także lepszego czasu nie będzie, żeby sobie pograć w takie gry. Wielkie rozdarcie. To jest koncepcja kosmologiczna sformułowana przez Roberta Cardwella z Uniwersytetu Dartmouth College, próbująca wyjaśnić, jak będzie wyglądał koniec wszechświata. Hipoteza ta zakłada, że skoro siła powodująca rozszerzanie wszechświata jest coraz większa, wszystko zostanie ostatecznie rozerwane, począwszy od galaktyk, a skończywszy na atomach. Jeśli gęstość ciemnej energii jest stała, wszechświat uniknie dramatycznego scenariusza Big Rip. Kiedy jednak ciemna energia wzrastałaby, to galaktyki, gwiazdy, planety, nawet atomy zostałyby rozerwane. I to jest jedna z tych teorii, które są naprawdę konkretne, mówią wprost, co się stanie. Zegar zagłady. Otóż jest to zegar prowadzony od 1947 roku przez zarząd Ballerine of the Atomic Scientist na Uniwersytecie Chicagowskim. Pokazuje zawsze x minut do północy, gdzie północ oznacza zagładę ludzkości. Pierwotnie zagłada oznaczała zagrożenie wojną nuklearną, lecz koncepcja zegara ewoluowała, że w początkach XXI wieku zawierała też rodzaje broni nuklearnej, technologie zmieniające klimat i nowe osiągnięcia w naukach biologicznych, które mogą spowodować nieodwracalne szkody. Od wprowadzenia zegar pojawił się na okładce każdego wydania Bulletin of the Atomic Scientist. Pierwsze przedstawienie graficzne zegara powstało w 1947 roku, gdy artystka Martel Langsdorff
została poproszona przez jednego z założycieli magazynu o stworzenie okładki na wydanie czerwcowe, liczba minut przed północą, stopień zagrożenia nuklearnego, środowiskowego lub technologicznego jest systematycznie uaktualniana. Na czym to polega? Mamy zegar i za każdym razem, gdy dochodzi do jakiegoś ważnego wydarzenia na świecie, naukowcy uaktualniają ten zegar, dodając lub odejmując minuty od 24. 24 będzie końcem świata. Najbliżej, z tego co mi się udało wypatrzeć, to była godzina 23.58. Był to rok 1953 i wtedy w ciągu 9 miesięcy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testowały nowe rodzaje broni termojądrowych. Później godzina 23.58, czyli 2 minuty do końca świata, wybiły w 2018 roku. Wtedy to był brak stosownych rozwiązań wobec narastającego ryzyka konfliktu nuklearnego i zmian klimatu. Aktualnie mamy godzinę 23.58 i 20 sekund. Najdalej od końca świata według tego zegara byliśmy w roku 1991, była to godzina 23.43. Wtedy to USA i Związek Radziecki podpisały umowę rozbrojeniową. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takich religijnych czy naukowych teoriach końca świata. Jestem bardzo ciekawy. Trzymajcie się, cześć.